Szanowni parlamentarzyści, samorządowcy, panowie komendanci, drodzy kombatanci, sybiracy, droga młodzieży, drodzy mieszkańcy tak licznie zgromadzeni przy pomniku na Pszczyńskim Placu Wolności. Gorąco witam wszystkie delegacje, poczty sztandarowe, młodzież z naszych pszczyńskich szkół. Witam was wszystkich, drodzy mieszkańcy. I gorąco dziękuję za wspólne świętowanie tego jakże wyjątkowego jubileuszu, stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Polaków. Dokładnie 100 lat temu, po ponad wieku nieobecności, Polska wróciła na mapę Europy. Po 123 latach niewoli, przelewanej krwi, walki, cierpienia, nasz kraj powstał z kolan. Wtedy powstał z kolan. 100 lat temu. A Polacy doczekali się wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Własnego państwa. Dziś chcemy złożyć hołd wszystkim tym, którzy zginęli, walcząc o niepodległą Polskę. Zarówno w trakcie I wojny światowej, jak i tej drugiej. Chcemy złożyć hołd tym, którzy budowali fundamenty suwerennego państwa. Upamiętniamy wielkich przywódców, tysiące poległych żołnierzy. Ci wielcy przywódcy, a wymienię tylko Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wincentego Witosa, czy naszego śląskiego Wojciecha Korfantego, mieli w sobie ogromną mądrość. Oni szukali wspólnej drogi, kompromisu. Byli ludźmi koncyliacyjnymi. Dzieliły ich poglądy, dzieliło ich spojrzenie na świat, na otaczającą rzeczywistość. Ale ci ludzie stworzyli przestrzeń zgody, która pozwoliła budować nasze polskie państwo. Myślę, że będę wyrazicielem niejednego z nas tutaj, jeżeli powiem, że życzymy sobie i dzisiaj takich przywódców. Życzmy sobie wszyscy takich Polaków. Drodzy Państwo, dzisiaj w trosce o tych najmłodszych, o nasze przyszłe pokolenia, musimy naszą tożsamość, naszą polskość umacniać. I pozwólcie, że dla refleksji każdego z was przytoczę słowa księdza Adama Bonieckiego z ostatniego tygodnika powszechnego. Proszę, aby była to dla państwa refleksja. Ksiądz Adam Boniecki powiedział, że drzemie w nas wciąż nadmiar lęku, słabości i poczucia niższości. Człowiek pewny swojej ojczyzny nie będzie szalał na jej punkcie. Człowiek pewny swojej wiary nie będzie wszędzie widział jej prześladowań. I odwrotnie, to niepewność naszych przekonań budzi agresję obronną u wszystkich stworzeń, które atakują, nie widząc innego ratunku. Szanowni Państwo, nie możemy zaprawiać się nienawiścią. Musimy każdego dnia podejmować wspólne inicjatywy, szukać wspólnej drogi i kierować się dobrem naszej małej ojczyzny, naszych miejscowości, naszej gminy i w końcu naszego powiatu. Działajmy razem, nigdy przeciw sobie. Od nas zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie w Polsce wolność i demokracja. To my ją będziemy kreować, i wolność, i demokrację. Dziś w tym miejscu w sposób szczególny uświadamiamy sobie rolę, jaką w Polsce, w demokratycznym państwie spełniają sprawiedliwe normy prawne, których zawsze fundamentem powinien być człowiek. Wolność. Przed momentem, drodzy Państwo, wymieniłem kreatorów polskiej niepodległości. Pozwólcie, że przypomnę kreatorów polskiej wolności po 1989 roku.
Kreatorami tej wolności, czy nam się to podoba, czy nie, byli nasz papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła, a także Lech Wałęsa. To on stał na czele strajku. Tak jak Józef Piłsudski stał na czele odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 roku. Wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej, wspólnej pracy wszystkich, niezależnie od opcji politycznej, czy też światopoglądu, drodzy państwo. My powinniśmy pamiętać o tym, zwłaszcza dziś, 11 listopada, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, składając hołd wszystkim naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność. Bo powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla nas, tak jak tu jesteśmy, a także dla przyszłych pokoleń. Dziękuję.